dobrze. Radość? Radość, wolność, uśmiech. Żeby była wolność. Z czym się kojarzy? No oczywiście z wolnością. A czemu miała służyć? W wyluzowaniu się. Sadzić, palić, zalegalizować. Sobą każdego dnia. Nie razy dwa, że szybkie perspektywa. A to nikt opierać się złacza. Dlaczego idzie pan w tym marszu? Bo idę do domu, po drodze mam. Gratuluję! Dzięki, pozdro, jesteście naprawdę w porządku. Służyć. W wyluzowaniu się. Tylko? Przeciwbólowo, tak jak mówili koledzy? Też. Zamiast tabletek? Zamiast tabletek, zamiast ketonalu trawka. Ona była legalna? No oczywiście. Ale by mnie tutaj nie było, prawda? Fakt, że tyle muzyki powstało na temat marihuany jest wystarczającym powodem, żeby była zalegalizowana. Popieram legalizację w naszym kraju. Uważam, że to nie jest aż tak bardzo szkodliwe jak alkohol. Czyli co, zabronić alkoholu? Nie mówię, że zabronić, bo chociażby był taki pomysł już w Stanach, w nie pamiętam których latach, i to nie wyszło na dobrze, bo się mafia rozwijała. Bracie, zalegalizowanie marihuany. Jak najbardziej. A dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Dlaczego kawa czarna jest niezabroniona? Dlaczego palenie papierosów jest niezabronione? Dlaczego spożywanie alkoholu jest niezabronione? Marihuana jest również jakąś tam używką. Policja nie poradzi sobie z problemem w taki sposób, że będzie ją kryminalizowała cały czas. Czyli jest bardzo dużo osób, które jednak korzystają z tego. Jasne, jest bardzo dużo, którzy korzystają i wydaje mi się, że lepiej, żeby korzystali ci, którzy mają większą świadomość tego, niż ci, którzy po prostu... Z czym się kojarzy? No oczywiście z wolnością. No jak widać na tym marszu. Potrzebujemy czegoś takiego, ponieważ no, każdy powinien mieć swój własny wolny wybór. Tak uważam. Nie karać za posiadanie? Nie. Sądzę, że nie, że to nie jest potrzebne. Jedynie rodzi to problemy dla młodzieży, która chciałaby po prostu sobie spokojnie zapalić w domu i nie robić nikomu krzywdy. To też bierzecie udział w marszu? Nie. A co państwo sądzicie o legalizacji? Myślę, że jak najbardziej, ale od pewnego wieku. Dla osób dorosłych, którzy po prostu wiedzą i potrafią się bawić, bo nie widzę tego, żebyśmy udostępnili to dla tej młodzieży, bo to jest porażka. Czyli z marihuaną jak z alkoholem? Czy z alkoholem? No myślę, że raczej nie. Ostrzej?
Dokładnie. Żeby była wolność. Tylko dlatego? Mamy prawo. To jest o wiele zdrowsze od alkoholu. I ludzie nie są agresywni? Lepiej się zachowują? Nie zachowują się na pewno gorzej. Mamo, pozdrawiam. Właśnie. Po co legalizacja? Jestem za, przede wszystkim młode dzieci nie miałyby do tego dostępu, nie? Ponieważ by to było kontrolowane, nie? Sprzedaż byłaby kontrolowana i na pewno nie byłoby takiej patologii, ćpania na ulicach i tak dalej. Wszystko odbywało się kontrolowanie. Dzięki, pozdro, jesteście naprawdę w porządku. No, chciałam zapytać, czy pani bierze może udział w marszu, czy tylko tak z ciekawości? Zdjęcia robię. Z ciekawości? Z ciekawości. A wie pani, o co chodzi w tym marszu? Wiem, o zalegalizowanie miękkich narkotyków. No właśnie, jak pani do tego podchodzi? No ja nie mam określonego zdania. Mhm. Czyli nie tak kategorycznie na nie? Nie kategorycznie na nie. Narkotyki legalne, marihuana, dla kogo? Po pierwsze zacznijmy od tego, że legalnym narkotykiem jest przede wszystkim alkohol, z którym mamy dużo większe problemy jako społeczeństwo, więc należałoby to zweryfikować, czy w ogóle możemy wrzucać marihuanę do jednego wora, ponieważ ona nie uzależnia w przeciwieństwie do alkoholu fizycznie. No właśnie, ale psychiczne uzależnienie to też jakieś założenie. Tak, ale psychicznie można się uzależnić od seksu, od gier komputerowych czy od władzy. Czyli gdzieś powinno być to razem nie tak kategorycznie zabraniane. Tak, powinniśmy po prostu zdecydować się na pewien porządek, albo legalizujemy narkotyki, czyli papierosy, alkohol i w takim razie siłą rzeczy inne, albo nie legalizujemy nic, czyli zdelegalizujemy alkohol wtedy. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę. Legalizacja marihuany dla kogo? Dla nikogo. Ja bym zakazał w ogóle i... Ja nienawidzę całego świata. A dlaczego idzie pan w tym marszu? Bo idę do domu, po drodze mam. Dla wszystkich. Właśnie, dla kogo? Dla ciebie. Dla wszystkich, ale jakiś konkretny pułap wiekowy? Oczywiście, tak jak ze wszystkimi używkami. A co daje? Co daje? No nie wiem, to musiałabyś zapalić i sama sobie odpowiedzieć na to pytanie. A co pan daje? Co pan, co mi daje? Radość? Radość, wolność, uśmiech. Czyli ludzie są lepsi, fajniejsi? Panie, oczywiście. Na plus. Mam ludzi, których zmieniła na dobre. Zdecydowanie, oczywiście. Dzięki wielkie. Matka się dowie!